Witam serdecznie wszystkie w ogóle na czytaniu kart tarota na wasze układy partnerskie. Mam nadzieję, że macie wspaniały początek roku. Życzę wam oczywiście szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że będziemy sobie świetnie przeżywać wspólną przygodę w 2023 roku. Zrobimy sobie mój układ autorski na związki partnerskie, więc zaczynajmy już bez tracenia czasu. Wgląd na to, co się dzieje u Waguń w styczniu 2023 w związkach partnerskich. Zobaczymy sobie, jak to wygląda u was, kochane Wagunie. Jak wygląda ta opowieść o styczniu 2023 w związkach partnerskich u Wag. Pierwszą kartą cechującą wasz rozkład jest dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów opowiada o bardzo miłych uczuciach rodzinnych, tak? Jest to pełnia i komplet, jest uczucie spełnienia i jest uczucie, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Może rodzina się również u Wag w styczniu 2023 powiększać, tak? Może też dojść do takiego momentu, gdzie okaże się, że ponownie zamieszkacie z rodzicami swoimi albo będziecie mieć o członka rodziny więcej. Więc mimo, że dom jest już wepchany po brzegi, triumfuje temu uczucie spełnienia i uczucie gnieżdżenia i uczucie fajnej atmosfery familijnej, tak? Wydaje mi się właśnie, że karty opowiadają o tym, że ze strony partnera być może dojdzie do takiego momentu, gdzie będziecie musieli albo będziecie chcieli więcej osób, większe grono rodziny. I to może być na różnym polu, to mogą być już członkowie rodziny, którzy już istnieją, tak? To mogą być teściowie, to mogą być dziadkowie, albo być może będziecie decydować się o powiększeniu własnej rodziny. Także na polu materialnym również bardzo dobrze cechuje to wyjście pierwszej karty dziesiątki denarów, dlatego że jest to opowieść o domu, którym zaczynają mnożyć się środki, mnożyć się pieniądze, zaczyna sytuacja finansowa rozjaśniać się w tym roku, co oczywiście bardzo dobrze rzutuje na związki Waguni, tak? Drugą kartą, która stoi obok pięknej karty dziesiątki denarów, jest karta umiarkowanie. Jak karta sama nazwa mówi, zaczynacie znajdować w Wagunie balans w tym wszystkim, tak? Zaczynacie mieć czas na równowagę między waszymi emocjami, waszymi przyziemnymi sprawami. Zaczynacie odkrywać, że macie więcej czasu dla siebie i decydujecie się na większy motyw odpoczynku w waszym związku. Już nie ma takiej ganianiny, już nie ma takiego pędu szaleńczego i wiązania koniec z końcem. Jest raczej miłe, ciepłe budowanie, styczniowe dekoracje i styczniowe ciepłe lenistwo, ale w takim bardzo dobrym, pozytywnym znaczeniu. Wszyscy już odliczają dni do wiosny, I zaczyna być warunki cieplarniane uwag, zaczynają być już wkradające się w ten ciepłe domostwo. Trzecią kartą, która cechuje wasz związek, jest dziewiątka denarów. I podobnie tak jak dziesiątka denarów, dziewiątka denarów opowiada o Waguni, która jest bardzo, bardzo spełniona w styczniu. Na pewno patrzy na swoje dotychczasowe plony, patrzy na zestawienie z ostatniego pół roku i jest bardzo zadowolona. Owocują wysiłki Wagi, które Waga włożyła w związek i wszystko bardzo widać jest żyzne
i sensowne. Jest to karty do tej pory opowiadają historię o związku w styczniu, który jest bardzo, bardzo, bardzo słoneczny. Pogoda dopisuje wadze w związku. Kolejną kartą, która bardzo często się już powtarza u wszystkich znaków zodiaku, tutaj mamy na poprzednich nagraniach dowód dla innych znaków zodiaku, więc ja to biorę tą kartę już pod lupę, jeżeli chodzi o kolektywne czytanie kart Tarota. Jest to odwrócona szóstka pałeczek, tak? Opowiada ta karta o właśnie kolejnym znajdowaniu siły. Jest coś na rzeczy, jeżeli chodzi o atmosferę na naszym nieboskłonie. I szóstka pałeczek pojawiająca się w bardzo wielu rozkładach dla wielu znaków zodiaku w tym ostatnim czasie. Jest dla mnie już bardziej ogólną informacją, jeżeli chodzi o ludzi, którzy w roku 2023 w styczniu mają ochotę się już przebudzić i otrząsnąć po ostatnich bardzo ciężkich 2 latach. Waga nie jest tutaj wyjątkiem. Waga również pragnie bardziej dbać o swoją zagrodę, swój ogródek. I znaleźć siłę i wszystkie środki, żeby odbudować wszystko to, co zostało przez ostatni czas uszczerbione, a energetycznie był wielki minus, tak? Mimo że uwagi pięknie wygląda ten styczeń, to jednak nadal trzeba znaleźć środki i nowe sposoby, żeby poczuć w sobie znowuż zwycięzcę, tak? My się czujemy ogólnie, kolektywnie, już globalnie troszeczkę uciemiężeni różnymi sytuacjami, które są na nas nakładane z góry i waga, podobnie jak inne związki, znaki zodiaku, odczuwa te fale energetyczne, tego nakładania na nas z góry, z systemu, z układów politycznych i z innych rzeczy, które na nas naciskają z zewnątrz, co powoduje, że bardzo mało mamy siły wyciągać ręce po to, co chcemy uzyskać. I być może w waszym związku partnerskim jest taka teraz koniunktura, że chciałbyście iść jak burza ze swoim partnerem i razem coś fajnego zbudować, a środki zewnętrzne są na to niesprzyjające. Natomiast karta ta w otoczeniu tych poprzednich kart, 9 denarów umiarkowania i 10 denarów skłania do pozytywnego myślenia na ten rok dla was wagi, jeżeli chodzi o związek, że mimo tego właśnie braku chęci, poczucia się jak zwycięzca, a to może być w postaci wspólnego podpisania kredytu na remont łazienki, wspólnego jakiegoś wyjazdu, którego odkładaliście przez 2 ostatnie lata, wspólnego jakiegoś projektu. Być może chcielibyście razem pojechać do sanatorium, może chcielibyście razem coś zrobić z partnerem. To było odkładane i odkładane ze względu właśnie na brak wiary, że sytuacja w waszym związku to udźwignie taki wydatek albo taki właśnie szalony plan. Polecają karty, żeby bardziej być brawurowym od stycznia, dlatego że mimo że jesteśmy zahukani, mimo że boimy się, jest taki strach, że różne nasze pomysły będą potem odbijać się na nas w kiepski sposób, tak? Albo po kieszeni nam dadzą, albo coś. Ale karty radzą, żeby właśnie w styczniu 2023 już podjąć plany o ocieplaniu, upiększaniu, może nie takiej totalnej brawurze, ale takim czymś, co bardzo miło odbije się na waszym związku. To może być coś, czego zawsze baliście się rozpocząć z partnerem, a co jest teraz bardzo, bardzo przychylne dla was.
Ostatnią kartą jest właśnie wyjście wyjście z tej zimowej, kiepskiej atmosfery. Widzimy tu już naprawdę wyjście z zimy. Jest to odwrócona karta Piątka Denarów. Mówi o tym, że już czas przestać się bać takich radykalnych, fajnych zmian i ulepszeń w związku. Czas sobie naprawdę postawić na siebie i partnera w styczniu i pozwolić sobie na jakieś naprawdę nie brawurowe, tylko na jakiś naprawdę fajny, ocieplający, mięciutki pomysł na was dwoje, tak? Więc karty opowiadają tutaj właśnie motywy bardzo fantastycznego miesiąca, gdzie na nowo... Przepraszam, to mój kot, który sobie tutaj chodzi. Karty opowiadają sobie tutaj o wadze, która zaczyna kultywować się i bardzo, bardzo cieszyć z komórki rodzinnej, z partnerstwa. Widzi sens w trzymaniu się i budowaniu razem i inwestowaniu każdej fajnej rzeczy właśnie w was oboje. Partner też również jest zapatrzony w wagę w styczniu 2023, wręcz pod wrażeniem waszej cały czas kwitnącej aury, cały czas kwitnących pomysłów, cały czas zbieranie owoców waszych kreatywnych wysiłków i to powoduje, że partner jest ciągle zapatrzony w was. W styczniu 2023 wygląda to naprawdę doskonale uwag w związkach partnerskich, więc ja bym tutaj radziła sobie założyć cieplutkie, mięciutkie zimowe kapciuszki, zaparzyć sobie gorące kakao i cieszyć się naprawdę tym, co mam dookoła, bo to będzie kwitnące i bardzo, bardzo milutkie. I szukać sobie, powolutku googlować sobie sposobów na wyjście ze strachu w postaci jakiejś właśnie fajnej wycieczki albo fajnego pomysłu na was oboje, co będzie dawało wam fajny, świetny zastrzyk i wyjście z marazmu tych ostatnich zakleszczonych energetycznie przez te dwa ostatnie lata tej rzeczywistości, przez jaką wiele ludzi przechodziło. A jeżeli chodzi osobiście o was, to bardzo, bardzo fajnie to wygląda i bez strachu możecie wejść silną energią w styczeń, w ten rok, w 2023. To jest bardzo świetna zapowiedź, jak na początek. Dziękuję bardzo Wagi i cieszę się bardzo z wami. Do zobaczenia.